Michał Karnowski, witam Państwa. Rzadko wprawdzie oglądam telewizję, ale czasami, gdy już zerknę, przeżywam poważne zdziwienia, a czasem można też przeżyć mały wstrząs. Pierwszy wstrząs przeżyłem, gdy wspólnie z moim synem oglądałem program Ziarno, gdzie sympatyczny bardzo aktor Emilian Kamiński opowiadał o tym, jak to kilka razy grał świętego Mikołaja, tylko szybki ruch pilotem uchronił moje dziecko od przedwczesnej, jak sądzę, dekonspiracji tej prawdy, że Mikołaj no, nie zawsze przychodzi w tej postaci, w jakiej się go dzieci spodziewają. Drugi szok przeżyłem, gdy zobaczyłem, że tuż przed szczytem brukselskim pani kanclerz Merkel i pan prezydent Francji Nicolas Sarkozy bez ministra Sikorskiego jakimś dziwnym trafem omawiają to, co należy zrobić w Unii Europejskiej. No, czytałem w Gazecie Wyborczej, że Unia mówi Sikorskim. Słyszałem, że powaliła ta mowa polskiego ministra spraw zagranicznych w Berlinie. Co ciekawe, zanim zdążył cokolwiek o tej sprawie powiedzieć w polskim parlamencie, na kolana całą Europę. Tymczasem pan Sarkozy z panią Merkel spotkali się i uzgodnili to, i tu kolejny szok, co ma zaakceptować szczyt całej Unii Europejskiej, czyli już właściwie bez żadnych ogródek wielcy rządzą i chyba to jest główny fakt z tych ostatnich tygodni, miesięcy. Wszystko inne to propaganda. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, która umyka zupełnie komentatorom. Nie chodzi tylko o grę sił, to jest dla nas bardzo ważne między narodami, między strukturami, między państwami, ale tracimy w ogóle zainteresowanie tym, żeby Europa była demokratyczna. Decydowanie o własnych podatkach to był początek i istota demokracji, o tym ile płacimy, a dziś słyszymy, że o budżetach państw narodowych i o podatkach, takie są plany tych właśnie wielkich, mają decydować jakieś nieograniczone, nieokreślone zupełnie, nie wiadomo w jaki sposób do końca wybrane struktury. Jeśli tak będzie, to będzie naprawdę poważne ograniczenie demokracji, o ile jej nie koniec, bo jeśli władza może decydować bez zgody obywateli o podatkach, to może tak naprawdę... w Europie, nie dajmy się nabrać na nich, odwracanie uwagi ciągle życiem w partiach opozycyjnych, to wszystko nie jest ważne. Dzisiaj rozgrywają się losy Polski, losy Europy i musimy to uważnie obserwować i przez nacisk budować wpływ. Dziękuję bardzo.